Nerwica natręstw, inaczej nazywana jest zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Osoby dotknięte tym problemem mogą doświadczać objawów, które nazywamy obsesjami i kompulsjami. Obsesje to są natrętne myśli, nasze własne, ale niechciane przez nas, które nachalnie powracają. Często są nieprzyjemne, mogą dotyczyć obaw o zdrowie, wyrządzenia krzywdy osobie bliskiej, mogą być treści bluźnierczej albo obscenicznej. Kompulsje są natrętnymi czynnościami i odczuwamy silny przymus ich wykonania. Kiedy próbujemy się im przeciwstawić, towarzyszy temu uczucie niepokoju, które niweczy nasz opór. Kiedy w końcu wykonamy taką kompulsję, przez chwilę odczuwamy ulgę, natomiast później niepokój znów narasta. Kompulsje często dotyczą sprawdzania czy zachowania czystości, liczenia, powtarzania słów. W nerwicy natręt pierwszym rzutem jest terapia, a w drugim rzucie jest leczenie lekami, czyli farmakoterapia. Jednak wszystko zależy od dostępności obydwu form leczenia i stanu klinicznego pacjenta.